pani BCA, komisja skutacyjna się może rozejść? Nie. Tak, na miejsce, Prosiłabym, żebyście byli tutaj państwo w zasięgu, nie pani. A pani tu nie może zostać? Państwo, bym poprosiła, proszę państwa, chciałabym wszystkim państwu radnym podziękować za głosowanie. Tym, którzy na mnie głosowali, bardzo serdecznie dziękuję. A wszystkim państwu, moją pracą, mam nadzieję, że będę się starała, żeby wszystkich państwa radnych nie zawieść. Dziękuję. A teraz chciałabym poprosić, bo przejdziemy do kolejnych punktów. Pozwolicie państwo, że poproszę tutaj pana sekretarza i panią prawnik o pozostanie. No to jest pierwsza rada, żeby nam to wszystko sprawnie poszło. Czy zgadzacie się państwo? Tak. Także proszę bardzo. Dobrze? Szanowni państwo, ja tylko w woli ścisłości chciałem jedno zdanie powiedzieć, bo zauważyliście, nie była głosowana uchwała o wyborze przewodniczącego, ale to jest jak najbardziej poprawnie w związku z tym, że ta uchwała jest tylko uchwałą deklaratoryjną. Innymi słowy mówiąc, tutaj decydującym jest protokół Komisji Skutacyjnej o wyborze. Bo jak wiecie, szanowni państwo, głosowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym. W związku z tym nastąpiłaby tutaj ewidentna sprzeczność. Głosowanie tajne za wyborem, później głosowanie jawne za przyjęciem uchwały. W związku z powyższym prawidłowo jest, aby ta uchwała została tylko odczytana jako deklaratoryjna, bez głosowania. Dziękuję za takie wyjaśnienie, żeby nie było wątpliwości, dlaczego nie była głosowana uchwała. Tak, dziękuję. Dziękuję panie sekretarzu. Przechodzimy do punktu następnego. Wybór zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej. Punkt A. Przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady. Przeczytam teraz ten regulamin.